I witajcie, z tej strony Matorena, ja witam was w kolejnym odcinku naszej serii Let's Play Plants vs. Zombies. Achievementy. W achievementach został nam tylko niestety jeden, który się nazywa Towering Wisdom. Niech twoje drzewo mądrości wzrośnie do 100 stóp. Żeby wzrosło nasze drzewo mądrości do 100 stóp, trzeba u szalonego Dave'a wykupić... Moje klatki drobne. Aj. Wykupić trzeba... żarełko do tego drzewa. Chwilek. Żeby wykupić żarełko do tego drzewa, niestety to żarło jest trochę drogie, tak więc trzeba było zabrać dosyć sporo kasy. Zebrałem trochę tutaj, można powiedzieć, roślinek, które niestety teraz trzeba wszystkie sprzedać. Jalapeno po 8000. Free Peter 8000. Drugi Free Peter 8000. Kolce kolejne 8. Latarnia kolejne 8. Tangle Kelp 3000, ponieważ nie wyrosną do pełnej wielkości. Już mamy 191 tysięcy. Kukurydza. Po znowu po 8. Liść mięty po 8 tysięcy. Oraz Snowy po 8. W drugim ogrodzie jest Dunshun, który się sprzedaje za 10 tysięcy. Ice Room za 10 tysięcy. Matka, jakie klatki. Fiongshun za 10 tysięcy. Oraz Sunshroom za 10 tysięcy. Dzięki temu mamy odpowiednią ilość kasy, 255 tysięcy, które starczy na 100 właśnie tego nawozu. Nie będę pokazywał, jak kupuję tam 100 razy, więc to będzie po prostu w przyspieszonym tempie. Enjoy! Kiedy deszcz nie pada i wody coraz mniej, co mówi na to ja? Konewka. Kiedy kwiatki schną i czekon mówi hej, co mówi na to ja? Konewka. Kiedy deszcz nie pada i wody coraz mniej, co mówi na to ja? Konewka. Kiedy kwiatki schną i czekon mówi hej, co mówi na to ja? Konewka. Mam konewkę w ręce lewej, siedzę pod drzewem i leje. Słońce grzeje, jeje. Póki mam konewkę, jeszcze tak, że nie jest. Jestem tu po to, żeby konewką chlusnąć. Kwiatki nie uschną, bo ja im kurwa nie dam uschnąć. Będę sikał jak ze sikawki strażak. To jest konewka, więc uważaj. Kiedy deszcz nie pada i wody coraz mniej, co mówię na to ja? Konewka. Czekon mówi hej, co mówi na to ja? Konewka. Kiedy deszcz nie pada i wody coraz mniej, co mówi na to ja? Konewka. No to panowie i panie, ostatni możliwy do kupienia, w sensie, że do 100 stóp, ostatni nawóz. Kupujemy go za 2500, zostanie troszkę kasy, ale tam niedużo. I wsadzamy ostatni praktycznie. Achievement Towering Wisdom zaliczony. Hej, jestem wysoki na 100 metrów, znaczy na 100 stóp. Świętuj ze mną i wpisz daisies, żeby sprawić, że zombie będą zostawiały malutkie kwiatki, kiedy zginą. Tak. To już praktycznie koniec. Cały achievement już został zrobiony. W achievementach już nic nie mamy. Już niczej tam chyba nic nie będzie. Bidżewelet tam jest. Dżewelet. Futrzak jakiś. Pygle. Niestety trochę klatki jednak były przy nagrywaniu. Plumber. Niestety przy nagrywaniu miałem drobek na klatki oraz była kijowa jakość dźwięku, tak więc nagrywam komentarz jeszcze raz. Oj, zooma nawet.
No i proszę, nawet zombie z Chin się przy. Nawet zombie z Chin są. A ciężko ich. Ciężko obrócić głowę o 180 stopni. Dobra, wracamy na górę. Zuma. Plumber. Piegle. Futrzak. Idzie welet. I widzimy, że już wszystko kompletnie zrobione. No i to niestety będzie już koniec całej serii Let's Play Plants vs. Zombies. Kręciło mi się tą serię bardzo przyjemnie. Naprawdę trzeba przyznać, że PopCap miało dobry pomysł na tą rozgrywkę. No, zrobione zostało już praktycznie wszystko. Minigry, puzzle, survival oraz achievementy. No i cóż tu dużo mówić. Trzymajcie się. Cześć.